Strategia numer 5. Medytuj. Medytacja niestety wielu ludziom często kojarzy się z czymś szarlatańskim. Szczególnie tym, którzy są wierzący i chodzą do kościoła. A więc w ich mniemaniu takie zaglądanie w głąb siebie, bo tym właśnie jest medytacja, takim uspokojeniem myśli i emocji, byciem tu i teraz, stanem uważności, jest czymś nieodpowiednim. Tak jakby kłóciło się to z ich wiarą. Natomiast medytacja nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską czy jakąkolwiek inną. Medytacja polega na tym, żeby znaleźć moment w ciągu dnia dla siebie. Żeby zadbać tylko i wyłącznie o czystość myśli. Żeby skupić się na tym, aby w danym momencie przestać myśleć o czymkolwiek innym, a być tu i teraz. I taki rytuał medytacyjny możesz zacząć od najprostszych rytuałów. Po prostu policz sobie do 10 i licząc do 10 skupiaj się na swoim oddechu. Postaraj się wyłączyć wszystkie myśli, które się w danym momencie pojawiły. Skup się tylko na oddychaniu. Medytacja ma potężne właściwości. Uspokaja cię, relaksuje, sprawia, że się bardziej koncentrujesz. Osadza cię tu i teraz, a więc przestajesz myśleć o przeszłości i o przyszłości. Żyjesz tym momentem, który się teraz dzieje. A przecież nie ma innego momentu poza tym właśnie. Więc po co zamartwiać się przyszłością? Albo po co rozpamiętywać przyszłość? Skoro wczoraj minęło, jutra jeszcze nie ma, liczy się tylko tu i teraz, to zadbaj o ten właśnie moment. Możesz sobie zainstalować aplikację do nauki medytacji. Możesz wpisać sobie w internecie nazwę treningu autogennego Schulza. I to jest taki autoskan całego ciała, który bardzo dobrze pomaga rozluźnić się po całym ciężkim dniu. Uprawiaj tego typu aktywność psychiczną, ponieważ ona sprawi, że złapiesz dystans do otaczającej cię rzeczywistości. Ona również sprawi, że będziesz bardziej chętnie podejmował nowe wyzwania, nowe aktywności, gdyż nie będzie paraliżował cię stres, tylko będziesz mógł klarownie pomyśleć o tym, co chcesz, a czego nie chcesz i świadomie, bez emocji, zdecydować się na coś.